dobry. Dzisiaj chciałabym Państwu przekazać, co zbieramy w lipcu. Znaczy lipiec to jest taki okres, w którym jest bardzo, bardzo dużo roślin do zbioru. I chciałabym tutaj przypomnieć, że jest bardzo dobrze zbierać zioła, gdy nam przybywa księżyca. Bo wtedy jest najwięcej soku w roślinie, najwięcej mają właściwości. Więc jeżeli nam sprzyja pogoda, sprzyja księżyc, to tylko w teren i zbierać. Możemy zbierać teraz krwawnik. To wszyscy wiedzą, że kwiat krwawnika pomaga nam, też robimy nalewkę i pijemy krwawnik. Zresztą nie tylko nalewkę, bo również suszony, gdy idziemy na operację. Miesiąc przed operacją jest bardzo polecane picie krwawnika. Z krwawnika zbieramy kwiaty i liść krwawnika, nie łodygę. Same te zielone listeczki, jak on już wychodzi na wiosnę, to już można z niego korzystać, suszyć i dodawać do herbatek. Z kwiatów robimy nalewkę. I z krwawnika robi się również, destyluje olejek krwawnikowy. Ma przepiękny niebieski kolor i bardzo, bardzo dużo właściwości krwawnik. Krwawnik właśnie stosujemy przed operacją. Możemy olejek krwawnikowy do maści stosować na przykład do smarowania, gdy mamy problemy z jakimiś guzkami. To nam też to pomaga. Również chciałabym taki zestaw powiedzieć, które powinniśmy zrywać, stosując na przykład przy biegunce, przy grypie, czy dniówce. W tej chwili już można zbierać nasiona szczawiu, kobylaka, pięciornika srebrnego i liście borówki. Liście borówki właśnie najlepiej zbierać pod koniec owocowania. Najwięcej jest właściwości. I te trzy roślinki powinny być w każdej apteczce. Pięciornik srebrnik, kobylak, nasiona kobylaka i te liście borówki. Zbieramy również w tej chwili wrotycz, sadziec, konopiasty. Proponuję, jeżeli macie morwę, to liście morwy. Liście morwy najlepiej zerwać i zrobić sobie herbatkę fermentacyjną. I to chyba Państwo pamiętają, jak się robi już herbatki. A liście morwy są super dla osób, którzy mają problemy z cukrzycą. I tu chciałabym przy okazji, jak omawiamy cukrzycę, podać taki przepis na krople. Na cukrzycę. Zrobić takie krople potrzebujemy kokoryczkę wonną, szałwię, pokrzywę, którą możemy zbierać, szałwię sobie uprawiamy, łopian, wrócimy jeszcze do łopianu, porost islandzki, to już trzeba kupić, morsztyn i rutwicę. Rutwicę się teraz zbiera. I takie nalewki sobie jednakowej porcji zrobić, czyli na przykład po 10 ml wymieszać lub możemy tak samo zrobić suszone te rzeczy. Na przykład po 50 gram to mieszamy i zaparzamy takich mieszanych, suszonych ziół łyżkę na szklankę gorącej wody i pijemy. A jeżeli mamy nalewki, zestaw tych nalewek, które podałam, to 3 razy dziennie po jednej łyżeczce pijemy. Wracając do naszych zbiorów, zbieramy w tej chwili bylicę pospolitą też, która nam poprawi apetyt. Możemy ją ususzyć lub zrobić naleweczkę. Dziewannę, teraz zbieramy kwiatki dziewanny, z której robimy syrop, nalewkę lub suszymy później do herbatek, takich wykrztuśnych. I teraz też jest bardzo ważna roślinka, ostrożeń warzywny, które ma, oczyszcza nam krew, możemy go suszyć. Ostrożeń warzywny nazywamy też czarciem żebrym, czarcie żebro inaczej. I zbieramy listki i te góry tych takich kwiatuszków zielonych i to można nawet kisić, te góry.
one, ten ostrożeń warzywny działa nam moczopędnie i oczyszcza krew. Jest, ostrożeń warzywny nie ma ograniczeń w stosowaniu, czyli możemy go cały czas stosować. Herbatki z niego. Dodawać do mieszanek. I zbieramy też teraz babkę lancetowatą, dziki ślas, koniczynę, cykorię podróżnik, rzepik, uczep, rutwicę. Jest tego bardzo, bardzo dużo. Tylko brać kosz i iść zrywać. I suszyć, i przetwarzać. Do wszystkich herbatek. Później się to wszystko nam przydaje. No i co jest najważniejsze teraz? Dziurawiec. I z dziurawca zbieramy górne kwiatki. Możemy ich zalewać olejem. I tutaj bym chciała powiedzieć, że jak będziecie robić olej z dziurawca, najważniejsze, jak dajecie do słoika te kwiatki, żebyście pierwsze zrosili spirytusem. A później tak zostawić na 30 minut, zakręcić i później wlać dopiero olej winogronowy, rzepakowy. I ten olej możemy dać na słoneczko, ciepło, żeby miał, żeby ten olej nam, żeby szybko ten dziurawiec oddał do tego oleju to, co najważniejsze. I ten olejek z dziurawca możemy wykorzystywać na porażenie nerwu trójdzielnego, na półpasiec, zespół cieśni nadgarstka też możemy smarować, bóle kręgosłupa. Teraz jak nazbieramy sobie ziele dziurawca, mamy rozmaryn w domu, to możemy to mieszać, te ziółka razem. I nam to pomoże na wątrobę na przykład. Dziurawiec z melisą na depresję. Także tylko zbierać. Wrotycz też już będzie za chwilę kwit. No i te wszystkie zioła, które uprawiacie w domu, które macie domowe, w przydomowym ogródku. Melisę, mięta, rozmaryn. To wszystko trzeba zbierać. Pępawę dwuletnią, teraz się zrywa kwiatki. I w pępawie dwuletniej jest bardzo dużo składników, które przydadzą się nam przy odtworzeniu kolagenu, jeżeli mamy problemy ze stawami. Pępawa dwuletnia kwitnie teraz. Co się zbiera? I kwiatuszki się zbiera. Kwiatek, a na jesień można korzeń zbierać. Z korzenia też można zrobić nalewkę, wykorzystać, zalać olejem i wykorzystać do maści. Czyli cały czas trzeba wszystko zbierać, żeby było później co przetwarzać w zimie, jesień, żeby były zapasy. Jeszcze liście lipy można też zrobić na herbatkę fermentacyjną. Czyli do słoika i fermentować. I później będzie do mieszanek wszystkich. Myślę, że powiedziałam chyba to, co najważniejsze na ten moment. Dziękuję.